Nie ma jak u babci. Śpi. Tamtego już nie ma. Ale ona śpi. Harvey, Baba, wake up. Come on. Tu, git. Hagi to baba? No? Go give kisi baba. No, to da się przyszedł. Ale mi się od razu tuli, no a ja nie. Uważaj, bo to jest nos. What you have there? What did I give you? No, where it is? Yeah, this way. And we have to press. Are you pressing? Wow! Now Arvi press. Very good. Jedziemy zobaczyć się z moją babcią. We going to my baba? Yeah. Yeah. Urodzę, żebym, ja cię miała, byłam na chłopaka, jakiego bym chciała. Urodzę, żebym, ja cię miała, byłam na chłopaka, jakiego bym chciała. Urody ja nie mam iskrą, nie się noszę Boga, tej teściowej o syna nie proszę. O syna nie proszę i prosić nie będę Boga, tej teściowy synową nie będę. Are we coming out? Up, up, up! They are saying up! Go, go, Arvi, one more. One more, Arvi. No. Yeah, and I am next. Look at that, look at that. No, tata leci jak strzała. Wow, now down. Dawaj na ja. Let's careful na ja. Stop. Look, no. Vivi. A kolejne. No ja wyczaję, a kolejne. Arvi, look, another one. Uuu, no ja się jeszcze obróci. Arvi. What she... oh, no Arvi, no rocks. Sprawiedliwość musi być. O, się bał na ostatnie szczeble, bo się bał, że spadnie, ale poszedł. Jak poczuł się bezpiecznie, to poszedł. O, oh, one more, leg up. Okay, go down. I wróciliśmy z krótkiej wyprawy. You playing nicely? Dzieci miały paluszki rybne, a my borowikową oraz naleśniki z kapustą. Jest godzina 4:00. Pierwszy dzień już na nami prawie. Byliśmy u mojej babci, potem trochę przyszliśmy się po mieście. I teraz moja siostra przyjdzie do nas i będzie koniec dnia.
pierwszego. Szybko zleciało. Ale fajnie, że udało mi się odwiedzić moją babcię. Who is there? Who is there? Ciocia Magdalena, Monika and Leon. Okay, they are inside. Let's go check. Look, wait for them there. Marta, te poczki czekały na ciebie. Miał być na. Dobra, otworzyłem. Miał być na. Herbaty z pasją. A to chyba coś kojarzysz. Ja po prostu nie wiem. Siostra oczywiście przywiozła smakołyki, tym razem to były pączki z nadzieniem pistacjowym. Bardzo pyszne, całkiem coś innego. Niezmiernie zapraszam na jej Instagram. Ready, steady, go. Nie, ona ma dużą odporność na ból, tylko dramy nie. Tak, chyba się tylko nie. Uwaga, tam dalej. Do góry głowa. I. Nie, ty to robi chyba lepiej. Chyba cię lepiej. Enaja, nie musi uderzyć. Bo ona za bardzo tak stoi. Enaja, go ciocia, I will do for you. I jeszcze te baletki, słuchajcie. Mogę? Ona za baletki? Nie. Steady, go. Ale ona chodzi na inne tańce. And go. Move. Brawo! Wow! Brawo! More! And go. Brawo! Stop! One more time. But now this way. And hands up. Keep your hands up, Barbie. Bravo, Barbie. One more time, Barbie. I will show you one more time. Yeah, it will be one more time. Barbie, tylko mały raz. Okay, not spin that much. To było takie w szkole. Ale Magdalena tak robiła. Satsika, everyone, witajcie, kochani, to Marta z przyszłości. Za dużo nie nagrywałam, więc opowiem wam trochę o tym dniu. Po pierwsze, myślałam, że skoro przylecieliśmy o pierwszej, wyszliśmy z lotniska drugiej 15. W domu dziś byliśmy za 15:03. Zjedliśmy naleśniki, zanim się położyliśmy spać, to było już tak 3:30 spokojnie. Oczekiwałam, że dzieci trochę pośpią. No nie mówię tam nie wiadomo do której, no ale chociaż do tej 9:00. Nie. Arwi wstał chyba nawet jak na niego trochę późno, bo chyba 7:30, prawie pod 8:00, jak dobrze pamiętam, bo to już trochę minęło, i poszedł do dziadka. Wysłałam go do dziadka? Tak. Nie tego dnia pierwszego, bo moja mama nie była jak przyjechaliśmy, bo była na nocce. Dlatego możecie zobaczyć, jak się przywitali, bo na lotnisku był tylko tata, a moja mama pracowała, dlatego dopiero się rano
z nią widzieliśmy. No, ale kurczę, ta pamięć taka zawodna jest, widzicie? Dlatego ja lubię wszystko uwieczniać, bo potem, wiecie, głowa to już to nie to samo, nie pamięta wszystkiego. Jak ja czasami coś wam opowiadam, no myślę jedną w jakimś kierunku, a potem sobie sprawdzam tam jakieś wiadomości czy coś, czy to naprawdę była prawda. Dlatego często macie tutaj potem doklejone, co było prawdą. No mianowicie, no Enaja w nocy padła. Chyba jakoś tam większych problemów z nią nie miałam tej pierwszej nocy. No bo wiadomo, jak tak później poszliśmy spać, no to o tej ósmej to ona jeszcze... bo chyba od razu nie poszła spać, kazała się masować i tak dalej. I właśnie o tej ósmej to jak się obudziła, obudziła się dopiero już na gotowo, na śniadanie się obudziła. No, ale ładnie, smacznie się spało u babci. No, a potem, no, powiem wam, że ten pierwszy poranek, jak i każdy kolejny w sumie, to taki był leniwy i co... najbardziej mi się podoba to, że się w Polsce wyspałam, tak, bo codziennie rano właśnie wysłałam Arwiego do dziadków, do pokoju dziadków i on sobie tam szedł i przez tą godzinę, czasami dwie, dopóki się Enaja nie obudziła, to ja sobie leżakowałam. Czy spałam głęboko, zależy od dnia, ale, ale leżakowałam na pewno. Miałam to podsumowywać pierwszy dzień, a rozgadałam się na te wątki poboczne. No, jak się już zebraliśmy, co nam dosyć zeszło właśnie, bo chcieliśmy jechać wcześniej, popaliśmy do mojej babci, bo no, muszę wam powiedzieć, że z wizyty na wizytę bardziej doceniam właśnie takie odwiedziny, no, które muszą być, wiecie o co chodzi. Obydwie babcie odwiedzone, więc jest to dosyć takim punktem obowiązkowym na mojej liście, co zrobić w Polsce, szczególnie po ostatniej wizycie. Bo mówiłam wam, że jak byliśmy w październiku, to odwiedziliśmy moich dziadków po dwuletniej przerwie, no i potem miesiąc po naszych odwiedzinach dziadek umarł, więc... no, tym bardziej doceniam, że tak powiem, taki ten czas, który trzeba poświęcić i chcę się poświęcić, dlatego mogliście posłuchać naszego wspólnego śpiewu. Moja babcia uwielbia śpiewać, zawsze uwielbiała piosenki różne od tego, od tańca do różańca i tak dalej. Tutaj była taka jedna z w sumie takich piosenek, co ja najczęściej z babcią śpiewałam. Wpadają, jak czerwone jagody wpadają do wody. No. Jeszcze drugą taką piosenkę to jest religijna, też właśnie mi tam śpiewała podczas tego pobytu, ale tego wydawało mi się, że nagrywałam, ale nie nagrałam. W każdym bądź razie dobranoc panienko, panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. No to tak jest wspomnienie z dzieciństwa, często babcia nam to śpiewała na dobranoc właśnie, więc to są takie te dwie najbardziej charakterystyczne dla mnie piosenki, aczkolwiek babcia ma pełen repertuar, teraz troszeczkę mniej i bardziej stonowanie śpiewa, ale kiedyś to różne te piosenki były, a na weselach to już takie te przyśpiewki były, że... no, jakbyśmy mali, to powinni nam zatykać uszy. No, i potem po wizycie u babci, jak wracaliśmy, to przyjeżdżaliśmy koło stadionu i mój tata mówi, o, patrzcie, tutaj pociąg i ja, nie widziałam. No to mój tata nawrócił, zaparkował i poszliśmy zobaczyć ten pociąg, co okazało się dosyć atrakcyjne dla dzieci, bo mój tata jej tam po tych różnych barierkach przegonił, bo wspinali się potem i było fajnie. I tak w sumie cały dzień zleciało, po południu jeszcze moja siostra przyjechała ze smacznymi tymi przekąskami, pączkami właśnie. To sobie odbiłam ten tłusty czwartek, w którym pączków nie miałam. To sobie właśnie odbiłam, bo taki syty ten pączek był właśnie z masą pistacjową.
Zapraszam oczywiście na mojej siostry Instagram, jak już wspomniałam. Możecie też zobaczyć, jakie piękne torty robiłam dla moich dzieci podczas poprzedniego pobytu. O, przepraszam Was bardzo. No i ten pierwszy dzień tak szybko minął, jak każdy kolejny. No niestety, tak to jest, jak są pobyty krótkie i w ogóle każda wakacja, każdy jakiś taki dzień szybko mija. Dobra, żegnam się z Wami serdecznie. Za dużo tego dnia nie nagrywałam. Wyczyniałam parę wspólnych momentów. No tak jak moje vlogi z Polski zazwyczaj tak wyglądają. Nie wiem, jak ile tutaj w ogóle będzie czegokolwiek, bo no, tak jak mówię, chyba raczej pogadanki przeplatane z lekkim obrazem, bo jednak powiem Wam, no, że niby nagrywam, ale potem to są tego takie, wiecie, urywki właśnie, typu jak się tam bawią, czy przedrzeźniają, czy coś. I dopowiedzieć historię trzeba później. Dobra, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, że Wam się filmik podobał, że lubicie, bo często właśnie mówicie, że lubicie, jak pokazuję, spotkania z moimi rodzicami, więc bym wypadł z dziadkami na pociąg. Mega interesujące. Czy to wszystko zależy od punktu widzenia. Dzieci miały mega frajdę, więc warto było. Chociaż powiem Wam, że słyszeliście, jaki wiatr był. Przepraszam Was bardzo. To jest tak, jak nagrywam te pogadanki, słuchajcie, po tym, jak ja położę dzieci spać. Jak już posiedzę no, godzinę w tym łóżku, to właśnie dlatego potem ja tak Wam tu ziewam. Ja wiem, że ktoś mi ostatnio zarzucił, że powinnam poczekać na lepszy czas, ale ja to ja zawsze odpowiadam, że lepszego czasu nie ma i nie będzie. Więc niestety czasami ten ziewan tu się wpląta. Żegnam się z Wami już na siłę, nie przedłużam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! Jeszcze Wam tylko dopowiem o tym hula hopie. Nie wiem, na ile moja mama, moja siostra będą to używać, chociaż mówią, że będą, ale już zrobiło swoją robotę, bo dzieci były mega zadowolone, była kolejka po kolei, każdy miał hula hop zakładany i no zajęło to ich trochę. Powiem Wam, że naprawdę atrakcja wieczoru była przez jakiś moment i na drugi dzień była powtórka, więc warto było to przewieźć. Co prawda wydaje mi się, że jednego czy dwóch szczebelków nie zabrałam, bo ciasnawy, cieszę się, że go wzięłam, bo tutaj mi leżał, a tam dzieciaki chyba miały frajdę, mówię, nie wiem na ile ktokolwiek inny będzie używał, ale dzieci się bawiły, myślę, że to może być też atrakcja przyjazdu do babci przez moich siostrzeńców i siostrzenice, bo się przyjęła zabawka.